660 cm sześciennych pojemności, 81 koni, 65 albo 66 Nm. Zawieszenie szoła. 3 cylindry w rzędzie. Triumf. Trident? Trident? Triumf na 2021 rok. Cześć moi drodzy, ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam przedstawiam kolejny motocykl Triumfa tym razem. Tridenta, Tridenta, jak zwał, tak zwał. Trójząb, też tak można go by było nazwać, bo tak w wolnym tłumaczeniu to jakoś tak wychodziło. Moi drodzy, to będzie chyba najkrótsza recenzja, test, opowieść, wywód na temat motocykli na moim kanale. Bez zbędnej filozofii. Shut up! And take my money. Dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć! Oczywiście to był taki żart, wiem, słaby, ale jest w nim całkiem sporo prawdy. Powiem Wam w ten sposób. To jest po raz kolejny film, w którym wad będę szukał troszeczkę na siłę, bo... Tak jak powiedziałem w tym nieśmiesznym wstępie, ja go chcę. I mówię to od razu. Jest jedna rzecz, która mi w nim brakuje, natomiast jeżeli byśmy tą rzecz zmienili, to on by nie był już tym motocyklem, więc będę musiał pomyśleć coś innego i w ogłoszeniach macie kontakt mailowy, jak ktoś chce kupić nerkę, to zapraszam. Proszę o maila z wyceną. Bo przydałoby się jeszcze na akcesoria, więc nie wiem, po ile nerka nawet stoi na czarnym rynku, ale dogadamy się. I teraz tak już prawie całkiem na poważnie. Triumf słynie ze swoich silników trzycylindrowych. Te silniki bardzo często robią bardzo dobrą robotę. Ja pierwszą styczność, jaką miałem z tymi silnikami, to był chyba 2011 rok. Tak obstawiam, bo to pamiętam, to była wtedy, ja pracowałem w salonie Suzuki i byłem na prezentacji nowych modeli Suzuki chyba na 2011 rok, bo pamiętam, że wtedy jeździłem nowym GSX-erem 600 i 750 L1. One wtedy były jako nowe, więc obstawiam, że to był 2011, ewentualnie koniec, nie, to był 2011 rok, bo to była prezentacja w Polsce, zimno i w ogóle. Ale jeździłem wtedy Triumfem. Street Triplem, to był ten jeszcze z okrągłymi lampami, nie z tymi fikuśnymi, tylko z tymi dwoma okrągłymi. Byłem zaskoczony, jak ten motocykl się prowadzi, jaki on jest żwawy, jaki on jest chętny do figli. I Triumf troszeczkę ze swoimi streetami, speedami, ogólnie z tymi triplami, poszedł w stronę bardziej sportowych nakedów. One już były bardziej skierowane na taki, kurczę, powiedzieć na sportowy sznyt, na taką, nie wiem, track dayowość, to,
to może troszeczkę przesadzam, ale wydaje mi się, że one już były bardziej nastawione na osiągi. I moim zdaniem troszeczkę w ofercie Triumfa brakowało nam motocykla, który byłby taką klasą średnią, niekoniecznie służącą tylko do łojenia, ale też do normalnej, przyjemnej jazdy. Coś, co jest bardzo ciężko stworzyć, bo musimy stworzyć motocykl generalnie uniwersalny, ale nie możemy go zrobić nudnym, bo jeżeli stworzymy motocykl nudny, to takich motocykli na rynku jest mnóstwo i ciężko będzie podbić serca klientów. A ten motocykl nie jest nudny, ale jest cholernie uniwersalny. I dodatkowo zawstydza niektóre 300 swoją poręcznością i zwinnością. Każdy z Was pewnie kiedyś jeździł na rowerze. To taki najprostszy sposób, żebyście sobie wyobrazili, jak takim motocyklem się jeździ, jeżeli nie jeździliście nigdy wcześniej trzycylindrówkami od Triumfa. To weźcie sobie rower, załóżcie do niego dobrą oponę, taką szosową. To jest akurat opona, którą już chwaliłem. Tam jest troszeczkę inna wersja tej opony, którą chwaliłem w BMW F900 XR Michelin Pilot 5 2CT. Tam była w wersji GT. Załóżcie sobie konkretną oponę do roweru i włóżcie tam 81-konny silnik. I uzyskacie bardzo zbliżony efekt. Tutaj zastanawiam się, od czego zacząć, żeby ta opowieść miała sens i była kompletna, żeby niczego nie pominąć, niczego nie zabraknąć. Może zacznijmy w takim razie od jakichś tam drobnych niuansów wad, bo tych zalet jest na tyle dużo, że wady przejdziemy dosyć szybko. Wada, która nie jest wadą motocykla, tylko egzemplarza. Dostałem egzemplarz, obydwie strony miały połamane klamki, że tak powiem, komuś się coś wydarzyło i trochę to jest dla mnie upierdliwe. Znaczy dla mnie w trakcie testu było to trochę upierdliwe, bo jak Wam już w kilku filmach mówiłem, ja uwielbiam trzymać szeroko ręce na kierownicy. Ja praktycznie w tego typu kierownicach, bo ona nie jest też zbyt szeroka, ona ma niecałe 80 cm szerokości, trzymam praktycznie rękę na ciężarku i lubię sobie tutaj tylko koniuszkami palców łapać. Musiałem trzymać trochę bliżej, trochę ciężej mi się przez to operowało hamulcem i sprzęgłem. Trudno, wada egzemplarza, nie odebrało mi to radości z jazdy. Natomiast wadą jest na przykład to, że mamy nieregulowaną klamkę sprzęgła. Szkoda, bo przy cenie motocykla tam jest chyba 37 900, o ile się nie mylę, za wersję z jednokolorowym malowaniem. W dwukolorze jest chyba 38 400, coś takiego, czyli na przykład za to malowanie jest 38 400. No kurczę, już ta jedna klamka regulowana więcej chyba by ich nie zbawiła. I są jeszcze takie drobniutkie niuanse typu: to nie jest tak, że tu czuć oszczędność, tylko na przykład te przerwy tutaj między tymi przełącznikami, że to nie jest spójne, wspólne, takie, no pierdy, to są pierdy, ale takie troszeczkę drażniące. Troszeczkę na minus, dla mnie osobiście, są całkowicie metalowe podnóżki. Ja osobiście ich po prostu nie lubię. Miałem za dużo przygód z tego typu podnóżkami jeżdżąc w deszczu, po prostu noga mi się strasznie na nich ślizgała. W tym motocyklem jeździłem na deszczu, możliwe, że tutaj jest dużo lepiej, ale na przykład dotknęło mnie to na Ducati Scramblerze, tylko nie pamiętam, jaka to była wersja, w sensie pamiętam, jaki to był motocykl, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała, i tam miałem ten niefart, że tam non stop padało, jak go miałem na testach, no i tam były metalowe i było słabo, ale to nie jest tak, że to tylko jest taka kwestia, że ta guma, że ślizganie. Z reguły metalowe podnóżki wibrują, przenoszą dużo więcej wibracji na stopy, natomiast ten motocykl, nie wiem jak, nie wibruje. Z kolejnych pierdół, do których mógłbym się przyczepić, to jestem w stanie podejrzewać, bo nie jeździłem w deszczu, że może być tutaj troszeczkę chlapanie po plecach, chociaż one się tu ładnie schodzą, te dwa elementy, jak spojrzycie z góry, ale obstawiam, że trochę na plecki może chlapać. Nie mówię, że na pewno. Brakowało mi też średniego spalania. Jest tylko pokazywane spalanie chwilowe. Troszeczkę to tak, no troszeczkę słabo. Szukam dalej wad. Na siłę ich szukam. A, wiem. Pierdół się, Łukasz, czepiasz. Tak, czepiam się pierdół.
Nie ma poganiaczki. Tu, gdzie normalnie mamy poganiaczkę, jest włącznik i wyłącznik świateł długich, czyli nie mamy takiego przytrzymania na krótko, że sobie mrygniemy, tylko one się albo włączają, albo włączają. Pokazanie komuś, że nie ma świateł, jest dosyć upierdliwe. Już prościej jest to zrobić ręką, pokazać, że nie ma świateł, tylko nie każdy kierowca chce to zakumać. A druga rzecz jest taka, że na przykład jak za kimś jedziemy, chcemy mu dać znak sygnał, proszę, przesuń się kawałeczek, to ja się zmieszczę. To częściej mu świecimy po prostu długimi po lusterku na stałe, tak? Bo no, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i to jest tyle. Troszeczkę upierdliwy, ale to już jest tylko i wyłącznie kwestia, podejrzewam, mojego komfortu. Nie wiem czemu, ale troszkę upierdliwie mi się korzystało z guzika od kierunkowskazów. Natomiast uwaga, dla zapominarskich i dla tych, dla których to będzie zbyt niewygodne, chociaż nie sądzę, żeby byli tacy, motocykl posiada automatyczne wyłączanie kierunkowskazów. One po prostu po czasie przestają mrygać. Przetestowałem to stojąc na skrzyżowaniu. Jeżeli stoicie i czekacie, aż się Wam światło zapali, ten kierunkowskaz nie gaśnie. On dopiero gaśnie za jakiś czas po poruszeniu, więc chyba jakoś to jest w miarę mądrze zrobione. Dobra, upierdliwie się składa pod nóżek. W sensie trzeba bardzo mocno wyprostować motocykl, albo czasami nawet go przechylić na drugą stronę, bo inaczej się zaczepia. Jest dosyć długi i się zaczepia, rozkładanie, no to tak samo, to zaczepienie, natomiast trzeba go szukać za podnóżkiem. Nie jest tak jak w niektórych motocyklach pomiędzy, czy gdzieś blisko, tylko tam troszkę bardziej z tyłu. Dobra, ja wiem, że to jest straszne, ale nie mogę nic wymyślić. Ja sobie spojrzę z Waszej perspektywy. Wiecie co, chyba wady to już. Taki ogrom wad. I to są wady na siłę. Dobra, lecimy po kolei. Silnik. 3 cylindry, 660 cm3 pojemności, 81 koni. To bardzo wysoko osiągany, tam 10 coś obrotów. I 65 albo 66 Nm. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem, tu Wam napiszę gdzieś. O, tu. Silnik bardzo fajny. I to nie jest fajny w takim kontekście, że on jest diabłem wcielonym. Ja Wam przy wielu testach, na przykład mniejsze pojemności, jak robiłem, że mówiłem, że bardzo mi się to podoba, że one są takie fajne, niepozorne, takie lekkie w użyciu, takie po prostu przyjemne, że tam nie generują dużo stresu. I tutaj jest tak samo, bo ten silnik nie generuje stresu, w sensie nie boimy się, że coś nam się stanie, chociaż troszeczkę niepotrzebnie się nie boimy, bo kontrola trakcji czasami ma co robić, nawet na tych niższych obrotach. Natomiast kiedy ja ostatnio jeździłem bardzo dużą ilością dwucylindrówek, więc to na pewno jest też troszeczkę spaczenie. Kiedy przyspieszacie i myślicie sobie, dobra, tu już się nic nie zmieni. On już będzie tak szedł do samej góry i albo zacznie zdychać, albo będzie szedł równo. Ale trzymacie ten gaz. Przekraczacie te mniej więcej 6,5-7 tysięcy obrotów. Jest takie coś, jakby ktoś Wam tak, myślałeś, że koniec? To jest takie, to masz kopa w dupę. Tam jeszcze pojawia się jad. To nie jest jad taki, że o Jezus Maria, ja zaraz zginę, tylko to jest taki jad na zasadzie, fajnie, tu jeszcze jest. Naprawdę on bardzo przyjemnie jeździ, jak trzyma się go w tym wysokim zakresie obrotów. Natomiast nie przeszkadza mu i daje też radochę jeżdżenie w niskim zakresie. To jest dla mnie fenomenalne, że możecie sobie jechać 60 na godzinę na szóstym biegu i on sobie z tego nic nie robi, nie wibruje, nie trzęsie. Jeżeli potrzebujecie nagle przyspieszyć, a nie chce Wam się redukować, możecie to zrobić. I on się nie zajęknie, nie zastęka. I pojechał. Nic, kompletnie nic się nie dzieje. Pod tym względem silnik jest fenomenalny. Jest też fenomenalnie, w jakiś sposób fenomenalnie zainstalowany w tej ramie. Notabene stalowa rama jest, co przy jego wadze jest dla mnie lekkim zaskoczeniem, bo jest mega lekki. Jest tak zainstalowany, że nie czujemy przeniesienia wibracji. Nie czuć, żeby on wibrował, nawet jak go odpalimy, to gdyby nie słuch, to podejrzewam, że moglibyśmy mieć czasami problem z tym, czy on jest odpalony. On jest tak gładko pracuje,
Plus jest tak dobrze zamontowany w ramie, czy zamortyzowany w ramie w jakiś sposób, że nie czujemy przeniesienia. Na lusterkach kompletnie nie widać, że ten silnik generuje jakieś obroty. Podejrzewam, że może być też wdzięczność lusterek. I dzięki temu, że ten silnik jest też tak zainstalowany, tak dobrze osadzony, te metalowe podnóżki, jedyne co może Wam w nich przeszkadzać, to to, że być może, nie jeździłem w deszczu, być może będziecie się ślizgać na mokrej nawierzchni. Podejrzewam, że dla uparciuchów wymiana podnóżka to nie będzie problem, zresztą tu nie wygląda na problematyczne nawet wymienienie całego setu i wsadzenie podnóżków jakie chcecie. Ja po prostu nie lubię metalowych podnóżków. I ten silnik właśnie taki jest. I to dla mnie było naprawdę bardzo miłe, bardzo fajne zaskoczenie i to naprawdę jest duży plus tego motocykla. To nawet nie jest tak, że ten silnik sobie jest i niech on sobie będzie. To jest niebywały plus dla motocykla. Dodatkowo silnik, który w połączeniu z fabrycznym wydechem bardzo przyjemnie brzmi. To nie jest tak, że te normy mu zabrały całkowicie jakikolwiek dźwięk. On brzmi, on naprawdę brzmi. Słychać, że tam jest troszeczkę pojemności. Oczywiście to nie jest, nie wiem, litr, półtora czy cokolwiek. Tam słychać, że jest trochę przyjemności, a na wysokich obrotach on naprawdę przyjemnie się drze. Nic nim nie wibruje, co prawda motocykl ma dopiero 1500 przebiegów, ale jak wiecie z niektórych moich testów, motocykle nowe, takie wyciągnięte z kartonu potrafią gdzieś rezonować. Ten nie. Zawieszenie jest od firmy Showa. I przednie i tylne. Przednie niestety nie ma regulacji. Nie, powiem Wam czemu niestety, ale co z sekundkę. Tylne jakąś tam delikatną regulację ma. I teraz tak, jak ono jest zestrojone? Jakby Wam to powiedzieć, są motocykle, które mają włożone gigantyczne zawieszenia, w sensie widać, że one są muskularne, że są potężne, też bez regulacji, albo nawet te z regulacją, ale to zawieszenie nie pracuje. W sensie takim, że ono jest sztywne, jest betonowe, ale nie pracuje. Tutaj jest tak, że zawieszenie jest sztywne, daje bardzo dobre poczucie tego, co się dzieje z kołami, plus bardzo dużą stabilność, czy to w łuku, czy na prostej, nawet przy wyższych prędkościach na autobanie mi się udało osiągnąć 180 km na godzinę just like that. Dobra, no nie aż tak bardzo, jakbyście się tego może spodziewali, mając przed oczami jakąś, nie wiem, jakiegoś litra. Nie, ale spokojnie do tych 180 poszedł. Nie wiem, czy by szedł dalej, nie próbowałem. Natomiast on jest tam stabilny. W każdym zakręcie, czy ten zakręt będziemy pokonywać, czy to będzie mały, ciasny zakręt, taki na skrzyżowaniu 30-40 na godzinę, czy będziemy lecieli pakę 40 po łuku poskładani, stabilność jest na plus. Jeżeli chodzi o nierówności, zazwyczaj bym powiedział, że skoro jest tak sztywny, to musi być słabo na nierównościach. Nie jest. Oczywiście te nierówności dosyć mocno czuć, natomiast to nie jest tak, że on na tych nierównościach podskakuje, chce nam powybijać zęby czy cokolwiek innego. Nawet przed chwilą miałem coś takiego, że jak nagrywałem przebitki na pojedyncze miejsca, w moim ulubionym miejscu do takich rzeczy, asfalt od temperatury, od tego, że tam zrobił się dosyć duży ruch ciężarówek, troszeczkę się pofalował na jednym z zakrętów. I o tym nie wiedziałem, wpadłem tam tak jak zwykle. To jest też przestroga, że zawsze sobie przejedźcie najpierw, zanim wpadłem tam jak zwykle. I czuję, że jadę po tarce. Ale motocykl dalej był stabilny, nie wyskoczył z tego. I na takich nierównościach on sobie radzi świetnie. Te malutkie poprzeczne czuć, ale on sobie zapracuje. To jest tak, że to jest taka elastyczna twardość. Tak bym to nazwał. On nie jest taki, że on podskoczy, tylko on sobie zapracuje. I to jest świetne. Dlaczego szkoda, że nie ma regulowanego zawieszenia? No bo skoro ono tak rewelacyjnie się prowadzi, tak rewelacyjnie pracuje, to po co ci regulowane zawieszenie? Ano z jednego bardzo prostego względu.
to jest naprawdę maszyna uniwersalna i uwierzcie mi, że jeżeli będziecie chcieli ten motocykl zabrać na track day, czy to na mały kartingowy tor, czy na jakiś ODTJ, czy nawet na duży tor, nie będzie wstydu. Ten motocykl nie dość, że będzie dobrze się prowadził i będzie dobrze jechał, to jeszcze osiągami nie będziecie wcale tak bardzo odstawać. Oczywiście napór wiatru powyżej 120 km na godzinę jest już znaczący, no bo jest to naked. I na tor też bym założył troszkę szerszą kierownicę mimo wszystko. Na mieście bym zostawił tą, bo by popsuło miejskie walory tego motocykla. To naprawdę nie będzie wstydu na torze. I nim można by było spokojnie jechać. Ale w miarę jedzenia apetyt rośnie i pewnie by chcielibyście sobie tam troszkę doklikać. Chociaż jak nie ma co klikać, to się uczycie na tym, co macie i też nie ma problemu. Dlaczego myślę o torze i dlaczego mówię o track dayu? Ja tym motocyklem jeździłem na dwa sposoby. Na totalnie przepisowego gościa, który tam, gdzie jest znak 50, jedzie 51, tam, gdzie jest znak 90, jedzie 90. I spokojnie tym motocyklem da się to zrobić. Nic nie boli, nic nie uwiera. Ale znalazłem też takie parę fajnych miejsc z winkielkami i sobie po tych winkach pojeździłem. Oczywiście w granicach rozsądku, biorąc pod uwagę, że jest to mimo wszystko droga publiczna, że mamy okres letni, żniwa, nie żniwa i tak dalej, a są to mimo wszystko drogi gdzieś w okolicach trochę wiejskich, bo niestety w większości miejsc to tylko tam nam zostały fajne, kręte drogi. I kiedy masz wrażenie, że już szedłeś naprawdę grubo, szedłeś, szłaś, kiedy jechaliście naprawdę grubo, jak na ulicę, nadal w granicach rozsądku, ale już tak, zsiadacie z tego motocykla, patrzycie na oponę, opona wam mówi: ha! Takiego! No. Nie wiem, gdzie są granice przyczepności tego motocykla i granice jego złożenia. Nie doświadczyłem tego, chciałbym go na track dayu. Wiem, że były testy track dayowe, ale nikt mnie nie zaprosił. Prowadzenie tego motocykla fenomenalne. Naprawdę jego można spokojnie w zakręty kłaść. I on idzie, nie traci na stabilności, te gumy trzymają jak szalone, zresztą te gumy są tak fajnie zrobione, że jak się przyjrzycie, to ten bieżnik się kończy w takim dosyć szybkim punkcie, w sensie szybkim, dość szybko się kończy, jest dosyć duże pole jeszcze opony takiej slickowej, więc myślę, że ona też na track day się nada, więc to też może być opona bardzo uniwersalna, a te głębokie rowki sugerują, że ona sobie z deszczem będzie radziła świetnie. Zresztą wersja GT radziła sobie świetnie. F900 XR gdzieś tutaj, taśnik. Hamulce są od firmy Nissin. Czemu nie Brembo? Czemu nie Brembo? A po cholerę ci Brembo. Tak, ja wiem, że Brembo, że Srembo, że wszystko. Pamiętajcie, że to jest motocykl teoretycznie uniwersalny. To nie ma być sportowy przecinak, to nie ma być motocykl, który będzie stawał w miejscu na dębowo, ale tym hamulcom nic nie brakuje. Tak, te, które miałem w BMC, w F900, były rewelacyjne, były lepsze od tych hamulców, natomiast tym hamulcom nic nie brakuje. Oczywiście wyposażony w ABS, one są dobre, one są wystarczające z plusem. Nie miałem ani chwili tak, żebym stwierdził, brakuje mi tutaj hamowania. Nie, jest git. Tylny hamulec oczywiście jak w takiej konstrukcji pojazdu, gdzie mocno z przodu siedzimy, niewiele znaczy. W sensie on ma co robić, jeżeli będziemy go używać, ale nie znaczy aż tak dużo, jak w niektórych innych motocyklach, o których Wam opowiadałem, że tam jest dosyć znaczący. Tutaj po prostu to jest taki typowy wspomagacz plus przytrzymanie motocykla, żeby nie zaczął iść do góry, no ale od tego też mamy ABS. I ogólnie teraz tak, właśnie przy elektronice, bo ABS. Kontrola trakcji jest, działa fajnie, nie jest taka agresywna na zasadzie to ja Ci wycinam zapłon tak, że będziesz to czuł, tylko dopiero jak jesteście bardzo uparci po zerwaniu przyczepności i ona tam Wam świeci, halo chłopaku, przeginasz, halo dziewczyno, za dużo gazu, to dopiero po jakimś czasie czujecie, że on mocno przyciął tą moc. Na początku przycinają delikatnie i troszeczkę nas stabilizuje. Jest jak gdyby ta kontrola trakcji jest regulowana i ona jest regulowana tak jak z tego co pamiętam i z tego co mi się wydaje, że to jest tak samo, była regulowana w Street Twinie. Tak, Street Twin to był. To jest tak, że tu mamy dwie mapy,
Road and Rain. I on, przynajmniej w moim odczuciu, nie wiem, może ja nie umiem jeździć i za mało jestem w stanie wyczuć takich rzeczy, ale ona za bardzo nie czepia się chyba zapłonu, czy reakcji na gaz, czy czegoś takiego, tylko ona właśnie jak gdyby kontroluje czułość kontroli trakcji. I ja kontroli trakcji i tak używałem w trybie road, bo nie było Raina. Chociaż Rain odpaliłem na chwilę, żeby zobaczyć, czy jest jakaś różnica. Nie czułem różnicy, jeżeli chodzi o przyspieszenie, o reakcję ręki. Podejrzewam, że po prostu wtedy robi się bardziej czuła ta kontrola trakcji. Wyczytałem, że tą kontrolę trakcji też można całkowicie wyłączyć. Więc tak można sobie troszeczkę poświrować. Dobrze. I teraz tak. Cały ten komplet tych elementów, o których Wam powiedziałem, czyli zawieszenie, silnik, hamulce, elektronika, skromna, ale jest. W połączeniu dają nam motocykl, dobra, nie bójmy się tego określenia, rewelacyjny. I jeżeli skończyła się w Was ta napinka, albo nigdy jej nie mieliście, że musicie mieć super mocny sprzęt, że musicie mieć sprzęt, który postawiony po prostu robi wow, to być może jest motocykl właśnie dla Was. Bo to nie jest motocykl, którym zrobicie furorę pod knajpą. To nie jest motocykl, na widok którego matki będą chowały swoje dzieci pod płaszczem i mówiły, nie bój się, to nie diabeł. Nie. To jest zwykły motocykl i z wyglądu, i z zachowania tego podstawowego. Ale jeżeli będziecie chcieli się poganiać z kumplami na takich potworach, to bez wstydu możecie to zrobić. I jasne, powyżej pewnych prędkości on już nie będzie dawał sobie rady. Ale przy tych niższych prędkościach myślę, że możecie tych ludzi zawstydzić i to niejednokrotnie. Pamiętajcie, że masa gotowego pojazdu do jazdy to jest 189 kg. Odniosę się do Benelli 302S czy C? 302S, którego testowałem, to on na sucho ważył 200 chyba. Albo gotowy, nie, on na sucho chyba ważył tyle, co ten gotowy do jazdy. 300, a tu mamy 660. Z ponad dwukrotnie wyższą mocą. No, więc serio, wstydu nic sobie nie zrobicie. O ile nie musicie mieć motocykla takiego, który będzie we wszystkim naj, a najbardziej będzie w tym naj, że ktoś do niego podchodzi. O, stary, tym jeździsz? Ty to masz jaja, nie? No i później wpadacie takim tridentem takiemu gościowi pod łokieć na poniatoszczaku i w cudzysłowie poniatoszczaku i robicie co chcecie. I to potraficie, tak? Więc jeżeli nie macie w sobie tej napinki, tego odrętwienia, że musicie być tacy, tylko po prostu chcecie jeździć i mieć z tego fan, to tego typu motocykle są dla Was. W mieście bez najmniejszego problemu, na codzienne dojazdy do pracy bez najmniejszego problemu, na wycieczki. Podejrzewam, że nawet te dalsze, bo już widziałem, są stelaże pod sakwy takie duże, tekstylne. Bez najmniejszego problemu, nie wiem jak z pasażerem. Chociaż ta kanapa nie jest aż tak mała dla pasażera, ale bardziej obstawiam mimo wszystko solowe podróże. Tego też się nadaje. Na track day się nadaje. On tak naprawdę nadaje się do większości rzeczy. Oczywiście, dobra, po szutrach nie polatasz. Za bardzo nie. Ale jakby było regulowane zawieszenie, zrobicie na mięciutko z przodu i z tyłu, założyć tutaj taką tą oponę, taką bardziej cafe racerową, nazwijmy ją w ten sposób, a może nawet nie tyle co cafe racerową, co scramblerową. Właśnie, o scramblerową miałem na myśli. To mógłby trochę na szutrach też porobić. Ogólnie motocykl do wszystkiego i wcale to nie znaczy, że jest do niczego. I jeszcze tak, oświetlenie pełne LED-owe, bardzo ładnie, bardzo mocno świeci. Zegary. Zegar jest zrobiony w sposób genialny. Jest pojedynczy. Ja Wam przy teście Street Twina mówiłem, że mi się nie podoba, że jest pojedynczy. Tylko tam na garb tego spisywałem to, że tam po prostu był analogowy... Tam, tak, dobrze mówię, był analogowy prędkościomierz i malutkimi cyferkami z kalkulatora były wypisywane obroty. Nieczytelne totalnie. Tutaj ten wyświetlacz jest w pełni ciekłokrystaliczny, jest TFT, jest kolorowy. Ma tam kilka swoich trybów pracy i naprawdę wszystko
dobrze widać. Ostrzega nas też, kiedy już zaczynamy przygniać z obrotami, obroty zaczynają migać. Rewelka. Dodatkowo jest tak fajnie skonstruowany, bo na nim się siedzi dosyć mocno z przodu, że jak uniesiecie lekko głowę i patrzycie przed siebie, to tylko gdzieś tutaj macie kanty lusterek, a tak to macie wrażenie, że nie widać pod Wami pojazdu. Niektóre motocykle są tak zabudowane, że widzicie, że wyjedziecie w motocyklu, a Wy siedzicie na nim, jedziecie na nim i praktycznie go w trakcie jazdy nie widać. Gdyby mu dać lusterka tutaj, te takie pod spodem, te takie małe, śmieszne, fikuśne, to myślę, że mogłoby być bardzo fajne uczucie. Bardzo szybko biegam! A tutaj lusterka trochę psują, ale dobra, no nie narzekajmy, w tych lusterkach naprawdę sporo widać i się nie trzęsą, więc jest ok. Coś mi w tym motocyklu też nie pasowało i to nie jest już wada, tylko to jest moja taka troszeczkę prywatna opinia. Przed chwilą Wam wspominałem o tym, że jeżeli Wam minęła już napinka albo nigdy jej nie mieliście, to jest motocykl, którym możecie być zainteresowani i być może to jest motocykl dla Was. Jak wiecie, na mojej liście motocykli typu chcę to, na pierwszym miejscu stoi Kawasaki Z900 RS. Wspominałem o nim w teście, że to jest motocykl, który ja chcę. Ten motocykl stanął bardzo blisko niego i jedyne, nad czym się zastanawiam, bo długo o tym myślałem, co dla mnie w tym motocyklu jest nie tak, jest właśnie to, o czym wspomniałem. On nie wygląda. Nie czujecie, jak na niego wsiądziecie, że dosiadacie konkretnego kawału żelastwa. Ja wiem, Z900 RS i Trident to są dwie całkowicie różne grupy motocykli i grupy odbiorców. Natomiast myślę, że jeżeli bym ja go dla siebie brał, to biłbym go całego czarnego. Usiadł z dobrym piwem bezalkoholowym w garażu na kilka godzin i coś bym wymyślił. Nie to, żeby zrobić go bardziej spuchniętym, bo odebrałoby mu to jego walory użytkowe. Tylko coś, żeby mu nadać ciut więcej agresji z wyglądu. Ciut, bo dla mnie on po prostu jest odrobinę za spokojny. I być może tak, powiecie, aha, czyli tobie jeszcze nie minęła ta napinka. Po części mi minęła, ale ja zawsze powtarzałem, że dla mnie garaż z jednym motocyklem to jest za mało. Ja potrzebuję 5, a czasem nawet więcej. I podejrzewam, że gdyby ten motocykl do mnie trafił, nawet wśród tych 5, byłby jednym z najczęściej użytkowanych motocykli, bo można nim jeździć spokojnie i daje to normalny relaks w czasie jazdy. Możecie sobie pojechać tu, możecie pojechać tu, możecie zobaczyć coś takiego. Czy coś takiego. A możecie też pojechać na track day. No i ujęcia z track day ja nie mam, bo nie byłem. No właśnie. I to jest kwintesencja tego motocykla. I podsumowując, chociaż podsumowanie dałem Wam na samym początku. Motocykl stworzony do wszystkiego. Motocykl stworzony dla ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Albo dla ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, czego chcą i tu będą mieli wszystko. No dobra, poza owiewkami i wielkimi zasięgami. Właśnie, zasięg. I spalanie. Zbiornik 14 litrów. Dużo, niedużo. Tak prawie w sam raz. Spalanie przy dynamicznej jeździe około 6. Przy spokojniejszej trochę powyżej 5. Myślę, że poniżej 5 spokojnie zejdziecie, jak będziecie jeździć kulturalnie. A nie tak jak ja, żeby ładnie było słychać na nagraniu na wysokich obrotach. Bo wydech jest dosyć... Nieważne. Dużo jeździłem na wysokich obrotach, bo lubię jeździć na wysokich obrotach. Ja ogólnie w większości motocykli nie schodzę poniżej średnich, bo nie lubię. To jest chyba już zboczenie, które mi zostało po moim motocyklu osobistym, który poniżej 4000 obrotów. Nie to, że nie robił nic. On tam robił bardzo dużo. Ale na tyle się telepał, że to było nieprzyjemne. A powyżej 4 już te wibracje były znośne. Stare V2 na gaźnikach. Litrowe. Wracając do tematu. Jak najbardziej motocykl. Bardzo dobry. Z bardzo delikatnymi niedoskonałościami.
i ci, co powiedzą, ja bym tu wsadzał szeroką kierownicę. Ja też przez chwilę o tym pomyślałem, a później sobie pomyślałem, kurde, ale to idzie przez korki jak przecinak. Tam jak w masełko wchodzicie, jeździ, bum, 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 jesteście na czele. Włóżcie tu kierownicę 90 cm. I będzie... A tym... Jestem na pole position. Piękna sprawa. A, bo to ma tylko 80 koni. Ta? To sprawdź sobie, jeżeli masz tak rozbudowany komputer pokładowy w swoim 200-konnym Nakedzie, ile wykorzystujesz mocy. Już nie wiem, czy takie komputery już są. Wiem, że kiedyś, dawno temu niektóre sporty coś takiego miały, że pokazywały procentowy udział. Ja wiem, że fajnie jest mieć duży zapas mocy. I to nie jest tak, że ja nie lubię mocnych motocykli. Ja je uwielbiam. Ja uwielbiam mieć pod garścią dużo. Tylko są takie momenty, kiedy... Dobra, może inaczej. Ja mam takie momenty, kiedy naprawdę lubię to, że motocykl chce mnie na każdym zakręcie, przy każdym daniu gazu zabić. W cudzysłowie zabić. Ale są też takie dni, że ja po prostu chcę pojechać się pokulgać. Popatrzeć, pozwiedzać, poczuć drogę. Ja uwielbiam drogę czuć. Dla mnie turystyka motocyklowa nie jest osiągnięciem celu, tylko dla mnie jest sama droga, jest celem. Jechać. I ten motocykl zapewni to, że jak będę chciał jechać spokojnie, to się nie umęczę, nic mnie nie będzie bolało. Na trasach do 150 km, bo dłużej nie jechałem, żeby nie było. Nic mnie nie będzie bolało, ale nie obstawiam, żeby jakoś szybko zaczynał męczyć. Nie będę czuł się zmęczony, nie będę czuł się emocjonalnie wypruty, taki, że musiałem non-stop być napięty, na adrenalinie, na takim totalnym skupieniu, tylko mogę sobie pozwolić na to, żeby troszeczkę luźniej popodróżować. I tego na przykład brakuje mi w moim motocyklu. W tamtym motocyklu, z racji tego, że tam nie ma żadnej elektroniki, jest nerwowy, nie lubi jeździć poniżej prędkości niedopuszczalnych u nas w kraju, to jest troszeczkę stresujący. Bywa po prostu męczący w relaksujących podróżach. Tu śmiało. I to miał być najkrótszy test, najkrótszy film. Chyba nie wyszło, co? Słuchajcie, tak jak podsumowałem na początku. Shut up and take my money. Jak dla mnie, sporo motocykli z podobnego segmentu będzie miało teraz problem. Bo jeżeli ktoś do tej pory, i nie wiem czemu, bo Triumph naprawdę zrobił ogromny przeskok jakościowy, jeżeli chodzi o jakość wykonania motocykli. Oni nigdy nie robili jakichś strasznie słabo wykonanych tych motocykli, ale kiedyś, jak oni, pamiętam, zaczynała się ta ekspansja Triumfa, jak gdyby w Polsce te motocykle takie były troszeczkę, one były troszkę tańsze i troszeczkę miałem wrażenie słabiej wykonane. Teraz to już tak nie jest. To już naprawdę czuć, że to, za co płacimy, ma tutaj odzwierciedlenie we wszystkim. Tak jak powinno być. Może źle bym Wam powiedział, że tu czuć pieniądz, ale to wszystko jest dobrze wykonane. Czego nie dotykacie, czujecie, że to jest dobrze zrobione. Manetki, mięciutkie, przyjemne, dobrze trzymane w dłoni, połamane klamki. Te wszystkie plasticzki, co tutaj są, to nie jest jakieś miękkie gówienko, co się ugina pod ręką. Nie, to jest dobrze tutaj wszystko zrobione. Plastikowe, tak, ale dobrze zrobione. Dobry plastik. I dzięki temu, że to jest plastikowe wszystko, o tu, to jest lekki i się dobrze prowadzi. I wiem, mówiłem niejednokrotnie przy lekkich motocyklach, że to przy dużych wiatrach jest problem. Nie było dużych wiatrów, więc Wam nie powiem, czy był problem, ale mam wrażenie, że jest cholernie stabilny. No. A, i przy wyjściu z winka ma silny moment prostujący. No, bardzo chce iść do góry od razu. Jak mocno mu odwijacie, to on... Więc trzeba się z tym pilnować. No. To tyle. Triumph Trident 660-2021. Łukasz. I trochę za długi film, który można było skończyć jednym zdaniem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego znośnego. Trzymajcie się. Cześć.